Witam o poranku. Jak bardzo boją się o banki w Europie? To jest temat przewodni tego wpisu. Zachęcam na samym początku do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, która właśnie teraz trwa, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres, e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Jak bardzo boją się o banki w Europie? Temat potencjalnego kryzysu bankowego cały czas jest na tapecie, ale ostatnie dni przynoszą nam złagodzenie negatywnych nastrojów i będziemy się zastanawiać i próbować znaleźć odpowiedź na pytanie, czy najgorsze już za nami i czy należy nadal koncentrować się na sektorze bankowym, który mógłby teoretycznie wygenerować następne ryzyko. Zobaczymy na następnych wykresach, jak bardzo rynek się na to nastawia i czy faktycznie takie zjawisko ma mieć miejsce. Na samym początku chciałbym zwrócić uwagę, jak bardzo teraz zaczyna być odwijany negatywny nastrój na Deutsche Banku i w tym wypadku patrzymy na zachowanie CDS-ów na ten bank. Wygląda na to, że te roczne ubezpieczenie na wypadek bankructwa Deutsche Banku na chwilę obecną zaczyna być coraz niższe, chociaż od poziomów równowagi i poziomów, które były jeszcze 2-3 tygodnie temu obserwowane, jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. Natomiast potencjał ku temu, żeby odwrócić tendencję, jest i być może ci, którzy kupują teraz ryzyko na indeksach giełdowych, bazują na tym, że występuje zatrzymanie negatywnych zjawisk na tych CDS-ach, czyli na rynkowych ubezpieczeniach na wypadek bankructwa jakiejś instytucji finansowej. No i to daje to paliwo, które pcha ryzyko w górę. Czy będzie to dobra, czy to będzie właściwy zwiastun zakończenia negatywnych zjawisk w sektorze bankowym? Przekonamy się, będziemy bardzo ściśle cały czas monitorować te CDS-y ubezpieczenia na wypadek bankructwa Deutsche Banku. Na następnym wykresie chciałbym pokazać właśnie i odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo boją się o banki w Europie. Ten wykres pokazuje, jak bardzo teraz inwestorzy na rynku instrumentów pochodnych, na rynku opcji, zaczynają obstawiać scenariusze optymistyczne i pesymistyczne dla całego sektora bankowego i widzimy, że obstawianie negatywnych scenariuszy, czyli kupowanie opcji put na cały sektor bankowy w Europie, jest na poziomach najwyższych od 2016 roku, ale bardzo daleko nam jeszcze do tych poziomów, które były obserwowane w 2015 roku. Dlatego też negatywne zjawisko występuje. Inwestorzy boją się o banki w Europie najbardziej od 2016 roku, ale te poziomy, które były obserwowane w 2015, są naprawdę jeszcze bardzo daleko od nas. Dlatego też siła negatywnych zjawisk i tego negatywnego nastroju i emocji, jakim jest strach, nie jest jeszcze jakaś porażająco duża. Dlatego myślę, że ten optymizm jednak wieje z tego wykresu i nie można mówić o tym, że mamy tutaj do czynienia z jakąś paniką w sektorze i że inwestorzy naprawdę i uczestnicy rynku boją się, że coś bardzo negatywnego będzie się działo. Na razie zachowanie instrumentów pochodnych, opcji nie wykazuje jakiegoś ekstremalnego strachu, ekstremalnych negatywnych nastrojów na europejski system bankowy. Natomiast jednak warto zwrócić uwagę, że są to poziomy, które teraz obserwujemy, najwyższe od 2016 roku. I moim zdaniem ten optymizm, który wygenerowała bardzo szybka akcja regulatorów i instytucji państwowych, które powstrzymały negatywne zjawiska w sektorze bankowym, sprawia, że indeksy giełdowe raczej nie chcą spadać. Ostatnia sesja, ostatnie wydarzenia na giełdach papierów wartościowych coraz bardziej potwierdzają, że wsparcia się bronią. Rynek czeka na następny impuls, który mógłby wybić je raczej w górę i brak takiego nastawienia na łamanie wsparć, nawet dotarcia i testowanie wsparć, myślę, że jest wielką zachętą ku temu, żeby rynek w końcu uznał, że wszystkie negatywne informacje są już w cenach i teraz
jest szansa na to, żeby jednak real ruszyć bardziej w górę niż pokonywać wsparcia, skoro takie negatywne informacje z sektora bankowego nie były w stanie wywołać jakiejś większej, głębszej korekty spadkowej. Optymizm wygląda dzisiaj, że mamy w Azji, indeksy giełdowe w Japonii rosną, przebijają ostatnie maksima, jesteśmy na poziomach najwyższych od początku marca. To naprawdę jest dobra wiadomość. Jeżeli dodamy do tego także, że jest pokonywana kilkumiesięczna linia trendu spadkowego na giełdzie w Hongkongu, to także myślę, że optymizm na giełdzie w Hongkongu może się przełożyć na optymizm w warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. I ja raczej nie przejmowałbym się negatywnym odbiorem dziennej świecy, która się kształtuje na naszych oczach na indeksie w Hongkongu. Natomiast jeżeli dzisiaj uda się trwale wyjść nad poziom 15 300 punktów na DAX-ie, to moim zdaniem indeksy giełdowe w Europie będą już naprawdę w fazie ostatecznego dyskontowania negatywnych zjawisk, które płyną na ten czas z sektora bankowego. I jeżeli naprawdę nie doszłoby do bardzo gigantycznych problemów takiego banku jak na przykład Deutsche Bank, to myślę, że wszystkie inne kłopoty są już uwzględnione w cenach. Będziemy monitorować i analiza techniczna w tym wypadku daje bardzo dobre narzędzia ku temu, żeby obserwować nastroje na giełdach papierów wartościowych, ponieważ pokonanie i to zwłaszcza dynamiczne wsparcie na indeksach giełdowych oznaczałoby, że ta panika narasta. Natomiast utrzymywanie się nad wsparciami, brak chęci na jakieś spadki indeksów giełdowych oznacza, że rynek jakoś tak bardzo nie boi się już o banki w Europie, że te negatywne informacje są już uwzględnione w cenach. I jeszcze raz przypomnę, stare rynkowe powiedzenie mówi, że jak coś nie chce spadać, to będzie rosnąć. I w tym wypadku myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że ziści się to powiedzenie także na giełdach papierów wartościowych na świecie. Chciałbym jednak także zwrócić uwagę, że już od samego końca stycznia jesteśmy na tych samych poziomach na indeksie DAX, czyli konsolidacja, która teraz ma miejsce, trwa w najlepsze i raczej sygnalizuje wychłodzenie wskaźników i także jest optymistycznie przeze mnie odbierana, że rośnie także prawdopodobieństwo nawrotu do tendencji wzrostowej. Co jest jednym z rynkowych katalizatorów wzrostów indeksów giełdowych? To jest zachowanie amerykańskich i niemieckich obligacji. Widzimy tutaj, jaka jest bardzo duża zbieżność z zachowania indeksu technologicznego w Stanach Zjednoczonych i zachowaniem amerykańskich obligacji, ponieważ zachowanie rynkowej stopy procentowej bardzo silnie wpływa na wycenę tych przedsiębiorstw. Dlatego też im wyższa jest rentowność amerykańskich papierów, tym niższe są wyceny spółek giełdowych i odwrotnie. Każde spadki rentowności amerykańskich obligacji wspierają tezę o tym, że indeksy giełdowe będą rosnąć. Dlatego też, jeżeli będziemy wkrótce obserwować nawrót do tendencji spadkowej rentowności w oczekiwaniu na procesy dezinflacyjne, w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych, to będzie to bardzo wyraźnie pomagało spółkom, zwłaszcza tym spółkom technologicznym, które na fali spadków rentowności mogą się znowu zachować zdecydowanie lepiej niż spółki starej gospodarki, niż te spółki, które określamy mianem value. Kolejna ciekawa informacja pokazująca, jak bardzo teraz banki, instytucje finansowe, duzi przedsiębiorcy, zwłaszcza duże fundusze inwestycyjne typu hedge fund, zmieniają swoją pozycję na amerykańskich obligacjach. Znowu trwa proces zwijania krótkich pozycji i to jest dobra informacja, ponieważ wygląda na to, że ci duzi gracze widzą przestrzeń do tego, żeby te procesy dezinflacyjne wpływały na spadki rentowności amerykańskich obligacji. No i skala dynamiki odwijania tych krótkich pozycji moim zdaniem zapiera dech w piersiach, pokazuje, że ta wiara w obniżki stóp procentowych jest bardzo duża i że rynek będzie faktycznie tego oczekiwał. A same amerykańskie obligacje, jak wiecie, drodzy Państwo, ja patrzę teraz na amerykańskie dziesiątki względem średniej 200-sesyjnej, która potwierdza wsparcie w rejonie 3,45, łącznie ze wsparciem 3,35 tworzy strefę,
której pokonanie będzie sygnalizowało, że rynek naprawdę wierzy w zjawiska dezinflacyjne i w spadki rynkowych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. A jaka jest implikowana stopa procentowa dzisiaj o poranku? Do tego wykresu wracamy bardzo często, ponieważ zmiany tutaj także są bardzo wyraźne. Na chwilę obecną widzimy, że jest cały czas około 46% szansy na to, że będzie następna podwyżka stóp procentowych 3 maja w Stanach Zjednoczonych, ale także widzimy spłaszczanie oczekiwań na obniżki stóp procentowych. Jak jeszcze kilka dni temu była duża szansa na 3 obniżki o 25 punktów bazowych, tak teraz rynek wycenia tylko 2 obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych do końca tego roku, czyli widać spłaszczanie oczekiwań co do tego, jaka będzie głębokość obniżek stóp procentowych w tym roku, a że rynek cały czas zakłada, że pierwsza obniżka będzie miała miejsce we wrześniu. Amerykański dolar powoli rośnie i będzie miał tendencję ku temu, żeby ruszyć w kierunku poziomu 1,09. Na dolar jenie obserwujemy walkę i potwierdzanie rocznej linii trendu wzrostowego w okolicach 130. Wsparcia ostatnie minima rosną na znaczeniu. Na rynku surowców mamy zatrzymanie tendencji w oczekiwaniu na kolejny impuls, ale raczej to, że mamy coraz wyżej położone dołki, zachęca znowu do optymizmu. Jeżeli rentowności będą faktycznie spadały tak, jak obstawiają to hedge fundy, a amerykański dolar będzie się osłabiał, to jest naprawdę duża szansa i prawdopodobieństwo, że trwale zaatakujemy poziom $2000 i trwale się usadowimy nad tym poziomem, rozpoczynając następną fazę tendencji wzrostowej, być może z czesaniem tak zwanych stop lossów nad poziomem $2000. Dlatego też, jeżeli mamy złoto, to bardzo obserwujmy zachowanie amerykańskich obligacji i samego amerykańskiego dolara. Optymizm płynie na rynku surowcowym, zachowania ceny miedzi. Obserwujemy także utrzymywanie się na tygodniowych maksimach na cenie ropy naftowej, więc rynek surowcowy, rynek ryzyka jednoznacznie zaczyna wspierać popyt na ryzyko i te scenariusze optymistyczne na giełdach papierów wartościowych. Warto być tego świadomym, podobnie jak Bitcoin, który nie chce przełamać wsparcia $26,800 i zdradza dzisiaj o poranku ochotę na kontynuację, nawrót do tendencji wzrostowej. I jeżeli będziemy wracać na poziom $2800, to w takiej sytuacji wzrośnie prawdopodobieństwo skutecznego ataku na ostatnie maksima z dużą szansą, że będziemy świadkami kontynuacji ruchu impulsu wzrostowego na kierunku $30,000 i poziomów położonych jeszcze wyżej. Na koniec polskie aktywa. Ponieważ jeżeli faktem stanie się, że spadające rentowności będą pomagać osłabić amerykański dolar, to będzie to czynnik, który będzie zachęcał także do polskich aktywów. Przede wszystkim do polskich obligacji. Bo rynek polskiego złotego pokazuje coraz większą relatywną siłę. Jest to przede wszystkim związane z perspektywami na amerykańskim dolarze, plus oczywiście z faktem, że liczone ex ante polskie stopy, realne polskie stopy procentowe są już dodatnie, bądź też w okolicach poziomów dodatnich. Dlatego też występuje presja na to, żeby kupować polskie aktywa i przede wszystkim polskie obligacje. I myślę, że jeżeli nastąpi jakiś impuls, a mamy w tym tygodniu do dyskontowania dane o inflacji w piątek i być może jeszcze te dwie sesje będziemy czekać spokojnie na to, co się wydarzy, a później należy oczekiwać bardzo dynamicznego impulsu. Natomiast najmniejszy potencjał wzrostowy jest na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Jednak jeżeli się okaże, że popyt na ryzyko w skali globalnej atakuje, a euro-dolar to wspiera, to prawdopodobnie i indeks WIG20 przebije swoje najbliższe opory i ruszy w kierunku ostatnich poziomów maksymalnych. I moim zdaniem to jest scenariusz bazowy i tego się trzymam. Myślę, że będziemy wkrótce świadkami tego najazdu optymizmu, chociaż dane makroekonomiczne mogą nie wspierać takiego optymizmu. Przypominam, na początku kwietnia poznamy wskaźniki PMI i być może to
na przekór negatywnym zjawiskom obserwowanym na twardych danych makroekonomicznych, wskaźniki PMI dadzą taki impuls do optymizmu. Także początek przyszłego tygodnia będzie bardzo interesujący dla warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, która właśnie teraz startuje, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i życzę dzisiaj dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam!